Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji Mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Siemanko, Trudy, witajcie w kolejnym odcinku programu Trzymacie. Programu, w którym wybieram 3 klipy i zamierzam je Wam pokazać. Może nie zawsze są to najlepsze klipy, ale na pewno z jakiegoś powodu warto je zobaczyć. Jedziemy. Jedyneczką jest dzisiaj drugi singiel Włodiego z jego nadchodzącej płyty, która nazywa się HH Ultras, czyli pewnie Hip Hop Ultras. I tym razem Włody nie jest sam, a jest z Wilkiem WDZ i z Erosem. Żadnego z panów chyba nie trzeba przedstawiać, tyle że zaskakujące albo w zasadzie zastanawiające jest to, że myślałem, że po 1988, jeśli chodzi o produkcję, nie będzie już ciężej, a Niemy, który zrobił beat do tego singla, pokazuje, że da się bardzo ciężko i Włody lubi takie strasznie grane, szarpane dźwięki, które są turbo ciężkie i ten beat jest turbo ciężki. Klip oczywiście jak na wodka przystało, też ciemny totalnie, ale jest dużo miasta, no i oczywiście są główni bohaterowie tego numeru. To, co nadaje ton temu numerowi, to flow każdego z nich. Wilku jest Wilkiem WDZ, Ero jak zawsze kombinuje, a Włodek sztywniutko, ponuro. Wszystko to razem gra, ale chyba bardziej daje większy obraz co do płyty, a mianowicie to, że naprawdę będzie tam muzycznie bardzo ciężko, ale też będą fajni goście i ten drugi singiel polecam Wam bardzo serdecznie, ale trzeba mieć nastrój, bo naprawdę jest heavy. Numer 2 dzisiaj to numer Czerwina i to nie samego, bo są goście. Czerwin nagrał numer Uwolnić Bonusa i jak się pewnie domyślacie, jest to wielki opening projektu Uwolnić Bonusa, czyli spodziewajmy się prawdopodobnie kolejnej płyty od Ciemnej Strefy Uwolnić Bonusa. Bonus, serdecznie Cię pozdrawiam stąd. Ja przy okazji polecam Wam numer Czerwina, bo jest fajny, nie tylko dlatego, że po prostu Czerwin jest dobrym raperem, albo że klimat osiedlowy jest naprawdę spoko na tym klipie, ale pojawia się tam też Żaku PPS i co ciekawe starszy syn Bonusa, który również rapuje zwrotkę jako dobry dzieciak. Fajna akcja, fajna inicjatywa, zresztą w teledysku pojawiają się również i Kizo, i Janusz Walczuk i wielu raperów, więc prawdopodobnie płyta będzie kozak, inicjatywa jak zwykle zacna. Uwolnić Bonusa Czerwina sprawdźcie albo oglądajcie w Mixtape TV. Trójeczka na dziś to Don Guralesco, czyli DGE i singiel zapowiadający jego najnowszą, i to uważajcie, 25. płytę, która będzie się nazywać Ucieczka z kina Wolność. Zresztą ten singiel też się nazywa Ucieczka z kina Wolność. Jak pewnie wiecie, albo nie zauważyliście, albo zauważyliście, Don Guralesco ma tak, że nagrywa płyty albo które są pełne bangerów, albo mixtape'owe świry totalnie, albo mądre płyty. Tak było z tymi Latającymi Rybami i tak mniej więcej te numery słuchały się trochę gorzej, bo są mądre i zaangażowane i wydaje mi się, że Ucieczka z kina Wolność będzie albumem, który będzie mocno zaangażowany. Jeżeli nie wiecie, co to jest Ucieczka z kina Wolność, jest to polski film z 90 roku zresztą, w którym to aktorzy nie chcą grać swoich ról, trochę się buntują, przychodzi tam cenzor. Powiedziałbym, że film mocno zaangażowany i ta płyta zwiastuje właśnie to, że będzie socjologiczna, jak wiecie, albo nie, Don Guralesco naprawdę potrafi. I tu węszę ciężką płytę, chociaż... No zobaczymy, napisane jest, że to będzie tam trochę eksperymentów, trochę nowoczesnych brzmień, ale pachnie truskulem, boom-bapem i Don Guralesco, który będzie nawijał ciężkie teksty. Dla mnie kozak, dla tych, którzy lubią zaangażowane teksty, kozak. Jeżeli ktoś lubi bangery, poczekajmy na płytę, bo być może też tam się znajdą. Tyle na dziś, oglądajcie najlepsze klipy hip-hopowe w Mixtape TV, albo sprawdzajcie, trzymacie gdzie tylko chcecie, kiedy tylko chcecie, Rudy. Pozdrawiam, co złego to nie ja. Elo.